Nazywam się Arletta Bagińska, mam 32 lata, mieszkam w Warszawie. Zawodowo zajmuję się zarządzaniem sprzedażą dla jednego z producentów AGD. Bardzo lubię swoją pracę, zajmuje mi większość czasu i zajmuję się nią od samego początku, jak tylko zaczęłam karierę zawodową. W wolnym czasie uwielbiam grać w planszówki ze znajomymi, do których zresztą pasją zaraził mnie mój narzeczony. W planszówkach zdecydowanie fajna jest możliwość interakcji z innymi ludźmi. Zdecydowanie można fajnie się zrelaksować, spędzić właśnie sobotni wieczór, przyjemnie grając i rozmawiając również przy tym. Lubię wygrywać, a kiedy przegrywam, nie czerpię z tego satysfakcji. Swojego narzeczonego poznałam w pracy. Chyba dość klasyczne, tak naprawdę jedno z klasycznych poznań. Pracowaliśmy w tej samej firmie, gdzie po prostu się kolegowaliśmy. Ja później z tej firmy odeszłam, ale gdzieś tutaj znajomość utrzymała się, zaprzyjaźniliśmy się. I tak od słowa do słowa, od kroku do kroku, aż nastał ten magiczny moment, kiedy dał mi po prostu buziaka. Jak tak się śmieję, że dzwonił i wydzwonił. To jest bardzo właściwe stwierdzenie w tym wypadku. Jaki jest Marcin? No, jest wspaniały i na przykład w sobotę rano potrafi przyjść i zrobić śniadanko, podać do łóżka i nie być o to proszonym albo przynieść kwiaty, więc no, jest idealnie. Mojego narzeczonego kocham za to, jaki jest. Zawsze jest dla mnie wspierający, zawsze wiem, że jest obok i wiem, że nawet jeśli będzie na drugim krańcu Polski, a zadzwonię do niego i powiem, że coś mi się dzieje, to wsiada w samochód i jest tak szybko, jak tylko się da. Do salonu przyjechałam z moją kuzynką Martą, która jest mi najbliższą osobą, która bardzo dobrze mnie zna. Arletta jest miła, pogodna, jest osobą szczerą, jest osobą dobrą, jest naprawdę fantastyczną przyjaciółką. Jest mi najbliższą osobą wśród przyjaciół i rodziny. Myślę, że Marta nie ma podobnego gustu do mnie. Uważam, że ma zupełnie odmienną stylistykę, zarówno ubioru na co dzień, więc to na pewno też się przekłada na suknię, ale wierzę w to, że na pewno będzie starała dorabić mi najlepiej, jak tylko potrafi. Bardzo się cieszę, że zaszczyciła mnie tą decyzją i faktycznie zabrała mnie na wybór swojej sukni ślubnej. Mam nadzieję, że przyda mi się w podjęciu tego wyboru. Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć. Izabela jestem. Cześć, Arletta. Bardzo miło. Marta. Moja kuzynka. Moje drogie, fajnie, że jesteście. Ty jesteś panną młodą? Tak, to ja. Mam to. I kogo masz ze sobą do pomocy? Dzisiaj przyszła ze mną Marta, która jest moją kuzynką. Okej, okay, no dobra, to co, pogadamy o tym, jak ma ta wymarzona suknia wyglądać? Zdecydowanie tak. No to chodźcie, zapraszam. Arletta wygląda na pewną siebie kobietę, zdecydowaną. Ciekawa jestem, czy tak będzie podczas wyboru sukienek. Moje drogie, ciekawa jestem, jakiej sukni szukacie i czy tak naprawdę w tej wizji twojej sukni ślubnej, Arletta, wy jesteście zgodne? Chyba tak, chyba jesteśmy zgodne. Obydwie jesteśmy fankami raczej rozkloszowanych sukni w stylu księżniczki, literki A. Okay. Lubię, jak suknia się błyszczy. No jak mi panna młoda mówi, że ma się błyszczeć, to... Ja już wiem, że się rozumiemy i dogadamy. Może być z rękawkiem, może być na grubych ramionczkach. Na pewno nie chciałabym sukni gorsetowatej albo w stylu boho. I taka suknia będzie idealnie pasowała do twojego wesela? Zdecydowanie będzie tak pasowała. Tak? Tak. I jaki styl sobie wymarzyłaś? Raczej elegancki, z leciutką domieszką glamour. Dobra, a powiedz mi, jak myślałaś sobie o sukni ślubnej, to ona ma się mienić w takim kolorze bardziej srebrnym, czy po prostu ma odbijać ładnie światło? Chciałabym, żeby właśnie odbijała światło, ale nie była w odcieniu srebrnym. To raczej nie u mnie. O, czyli nie aż tak mocno błyszczące, czyli tak delikatnie. Raczej delikatnie, subtelnie, tak.
No dobra, i wzięłaś ze sobą Martę. Dlaczego tak. Martę? Dlaczego ona sobie zasłużyła na ten zaszczyt, że dzisiaj ją tutaj zabrałaś? Jest mi najbliższą w rodzinie właśnie kobietą. Już miała swój ślub, więc już też jest doświadczona pod tym kątem. Więc chciałam połączyć zarówno aspekt rodzinny, jak i właśnie tutaj doświadczenia. No i jak ci z tym, Marta? No, bardzo przyjemnie, jestem zaszczycona. Ale czujesz taką odpowiedzialność na sobie? Tak, presję. Troszeczkę. Żeby spełnić te wymagania, tak, zdecydowanie. A Arleta jest wymagająca na co dzień? Nie, zdecydowanie nie mam. Bardzo łagodną naturę i myślę, że suknia powinna mimo wszystko to podkreślić. Mimo tego, że szukamy księżniczki takiej raczej obfitej, jeśli chodzi o rozkloszowanie, to żeby pasowała też do charakteru. Mamy podobny gust, więc myślę, że wybranie sukni ślubnej nie będzie dla mnie trudnym wyborem i Arleta będzie z niego zadowolona. Arleta, ty masz takie bardzo wyszukane imię, które jest takie intrygujące. Ciekawa jestem, czy ty właśnie na przykład w tych wyborach modowych szukasz czegoś bardziej klasycznego, czy takiego właśnie z jakimś pazurem, z zadziorem, czegoś innego, przykuwającego uwagę? Jak to u ciebie jest? Z jednej strony, widzisz, to jest takie lekkie połączenie, bo z jednej strony lubię, żeby to było klasyczne rozwiązanie, ale z drugiej strony, żeby była taka nutka pazura właśnie zwracająca uwagę. O kurczę, ale mamy dzisiaj zadanie. Najważniejsze jest to, że nie jestem w tym sama, tylko jesteśmy w tym wszystkie razem. Bo moje drogie, zrobimy tak, że po prostu każda z nas wybierze suknię dla ciebie, Arleta. Więc przed każdą z nas jest zadanie, wyzwanie. Ty sobie wybierzesz pierwsza suknię dla siebie, potem ty, Marta, będziesz miała swoją szansę, a na koniec ja będę miała swoją szansę. O tyle wszystkie gramy w jednej drużynie, że szukamy najpiękniejszej sukienki, tej wymarzonej i idealnej dla Arlety. Także, moje drogie, nie bijemy się na to, którą suknię Arleta wybierze, tylko na to, żeby wyglądała najpiękniej, jak to jest możliwe. To co, działamy? Zdecydowanie tak. Chodźcie, wybierzmy coś fajnego. Idziemy. A co? Zapraszam. Nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie przymierzę tę pierwszą suknię. Arleta, tutaj przygotowałam dla ciebie suknię. Ale się błyszczy. No tak jak chciałaś, czyli są trochę mniejsze doły, są większe doły, jest błysk, są ramionczka cienkie, grube. Wybierz jedną suknię, która najbardziej ci się podoba. No ta ma niesamowicie chyba długi tren. Fajne ramionczka, bardzo fajna góra. Tutaj też teraz nie widać, ale ona ma mega zdobienie w talii, jest naprawdę przepiękne i tak bardzo podkreśla talię i w ogóle wysmukla sylwetkę. Super i chyba taka troszeczkę prześwitująca. Nie wiem, jak ty na te prześwity, ale ta ma odrobinkę. Wygląda intrygująco. Dobrze. Zobaczmy, co mamy dalej. Czyli jak imię. Zgadza się, widzisz? Dokładnie. Pasuje. Tu już mam poczucie, że jest troszeczkę chyba za dużo szczęścia, już troszeczkę za bardzo się błyszczy i ten błysk jest zbyt na wierzchu. Okej. I chyba są te srebrne elementy, które nie do końca mi odpowiadają, więc ciekawa propozycja, ale myślę, że możemy przejść dalej. Fajne kokardki, coś innego. W ogóle coś... kropeczki, co? I kropeczki, modne, niemodne? Modne. Bardzo. Fajne, naprawdę fajne i też fajnie prześwitujące. Ojej, a tu już mamy chyba w ogóle inny styl i mamy rękawki, o które prosiłam. Tak naprawdę sytuacja z rękawkami jest taka, że możemy taki dodatkowy rękawek dołożyć do praktycznie każdego modelu. Więc jeżeli któraś ci się wyjątkowo spodoba, a będzie ci tego rękawka brakowało, to można dołożyć. To jest 3 sekundy i masz. Super. Ta też jest bardzo fajna. Podoba mi się wzór tutaj. Jest zupełnie inna niż poprzednie, no bo wszystkie były tutaj jednak gładkie. Nie wiem, czy ten kolor będzie dla mnie, czy już nie jest troszeczkę za mocny, ale też jest godna uwagi i przymierzenia. No właśnie, wiesz, jeżeli chodzi o tę kolorystykę, to bardzo ważne jest, żeby pomierzyć. I wtedy od razu wiesz, czy pasuje do ciebie ten kolor, czy nie. Ta mi się też podoba. Mimo, że ma dość gładki dół, Ale zobacz, masz warstwę brokatową. No widzę i taka właśnie delikatna, subtelna, tak jak rozmawiałyśmy. Jest naprawdę również fajna. I zawsze mi się podobały te właśnie zdobne z tyłu guziczki. Super jest. Tutaj widzę odstające kwiatuszki, ale on się właściwie nie błyszczy. O kurczę. Powiem ci, że mimo, że nie ma tego błysku, też wygląda fajnie. No, też jest fajna. Kwestia tego, że nie zawsze musi się błyszczeć, żeby była jest bogata. Leciutka. Jest leciutka. Tak, jest lekka i ma po prostu bardzo dużo różnych rodzajów koronek, aplikacji, trójwymiarowych elementów i to powoduje, że naprawdę dzieje się na niej dużo.
pomimo tego, że nie mamy brokatu. A nie uważasz, że jest troszeczkę w stylu boho? Może troszkę. No właśnie, to jest takie te troszkę. Troszkę za dużo dla ciebie. Troszkę za dużo. Którą chciałabyś się przymierzyć jako pierwszą? O, i teraz najtrudniejszy wybór. Chyba mimo wszystko skusiłabym się na tym. Zobaczyłam jedną sukienkę, którą wiedziałam od razu, że chcę założyć. Prawdziwa księżniczka. Rozkloszowana, delikatnie błyszcząca. Z tym delikatnie to nie przesadzaj. Oj, delikatnie, ona jest tak minimalnie. Delikatnie. Urzekł mnie jednak chyba tutaj ten dekolt najbardziej, z tymi ozdobionymi tutaj właśnie kamyczkami i chciałabym tą przymierzyć. No to zaczynamy od wersji na bogato. Bardzo proszę, bierz ją ze sobą. Biorę. To co? Lecimy, chodź, idziemy. Zapraszam. Arleta zdecydowała się na suknię, która pokrywa się z wizją, o której wcześniej mówiła. I postawiła na model, który jest bardzo często wybierany przez moje panny młode. To zaczynamy, zobaczmy, jak Arleta prezentuje się w sukni, którą sama dla siebie wybrała. Arleto, zapraszam! Ale się błyszczy. Dużo no, tego materiału. Trochę też waży, ale przepięknie to moje. Mi się bardzo podoba właśnie tutaj to wykończenie. Widzę mniej więcej to, co chciałam zobaczyć, czyli księżniczkę z super dekoltem. Przepiękna suknia, ale właśnie to wykończenie wydaje mi się, że już jest trochę zbyt... Za dużo szczęścia? No tak, tak. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ jest to jedyna taka okazja, kiedy mogę błyszczeć w pełnej okazałości. Znaczy Arleta, po prostu ty mnie trochę zaskoczyłaś teraz swoją figurą. Ja po prostu nie wiedziałam, że ty masz taki biust. No tak, surprise! Tak. Się przykamuflowałaś w tej sukience, się w której weszłaś. To jest super! Zdecydowanie jest to walor. Jest! Warto pokazania. Znaczy, w sensie zazdroszczę. Ale teraz widzę, że ta sukienka trochę jest po prostu w górze na ciebie za mała. Jeżeli byś się decydowała na tę suknię, to my musimy ją uszyć z dużo większą miską, żeby ten biust był w dobrym miejscu, bo teraz po prostu on jest biedny, nie? Trochę mu ciasno tam, nie ma dla niego miejsca, więc on po prostu musi mieć domek! Wydaje mi się, że trochę za dużo się dzieje w tej sukni. Jest i dekolt, i dużo błyszczących elementów, i obfita spódnica. Dlatego uważam, że trochę jest to przesada. No fajnie wyglądasz w tym modelu i ja nie mam takiego poczucia jak Marta, że tutaj się za dużo dzieje. Zgadzam się jak najbardziej, że zdecydowanie tu jest właśnie do poprawienia. Podoba mi się, jak się błyszczy. Czyli nie masz takiego poczucia, że za dużo się tu mieni? Nie, zdecydowanie nie mam takiego poczucia. Mhm. Dobrze się właśnie czuję w tym, jak się błyszczy, ile się tego błyszczy. Nie przeszkadza mi głębokość dekoltu, więc jeśli chodzi o takie rzeczy, to jak najbardziej jest w moim stylu. To jest zdecydowanie kontrowersyjny wybór. Poszukałabym czegoś jeszcze innego. Marta! Dlaczego ty mówisz, że się za dużo błyszczy? Nie, wiesz co, może źle się wyraziłam. Błyszczy się idealnie. No. Rozświetla buzię, widać to po oczach, że faktycznie jest ten blask. Natomiast, jak dla mnie oczywiście, no te rozcięcia są aż zanadto głębokie. I ja bym tak za przyzwoitkę troszeczkę tutaj chyba chciała porobić. W dzisiejszym odcinku gościmy panią konserwę. No trochę. Nie rozczarowała swoją postawą, muszę przyznać. Już wiem, skąd ten kołnierzyk zapięty na ostatni guziczek. No dobrze, wiele fajnie. Twarz. Ale to super, wiesz, jesteś wśród nas, może wkrótce się zmienisz. Ale tam mamy co robić. Dokładnie. Marcie suknia się nie podoba, ale ja się nie do końca z nią zgadzam. Ponieważ to jest mój dzień i uważam, że powinnam wyglądać tak, jak ja bym chciała najbardziej. Oczywiście liczę się z jej zdaniem i cenię go. Ale myślisz, że otwarta tak na tą zapięte, sukę, tak tutaj, tak pod kołnierzyk. Dobra, szukamy następnej skończki. Ale wiesz, Marta, ty jesteś super w trendach, bo wiesz, takie kołnierzyki w koszulach są teraz bardzo modne. Czyli tylko niestety nie w sukniach ślubnych. No,
No nie chciałabym wyjść tutaj na jakąś przyzwoitkę, natomiast widziałabym ją zdecydowanie w mniejszym dekolcie, żeby no nie budziło to jakiejś kontrowersji. Na pewno chcesz, żeby ona ci doradzała? Zaczęłam się właśnie zastanawiać. Ja ci naprawdę dobrze życzę, ja ci dam dekolt do pępka, jak ojo. Chcesz. No co, czy ona ma ci wybrać suknię? Sprawdźmy to. Ojej, będzie się działo. Zróbmy to po prostu. Jesteś gotowa? Idziemy wybrać? Tak. No to idziemy, chodźcie moje drogie wszystkie razem. Zapraszam. Wierzę w to, że będzie szukała sukni najbardziej zbliżonej do mojego gustu oraz takiej, w której będę na pewno dobrze wyglądała. Ojejku, no wszystkie są piękne. Tutaj widzę wspaniałe zdobienia, przecudne. Na pewno przyciągają wzrok. Ojej, no tutaj już się dużo dzieje, to chyba trochę... Troszeczkę aż za dużo dla Arlety. Ale Arleta powiedziała to samo, że tu fajnie, tak? Fajnie błyszczy się, ale za dużo. Czyli jednak mamy podobne zdanie, tak. Może uda mi się wybrać suknię dla niej. No tak, tak, to jest chyba moja faworytka. Przepiękne plecy i z przodu. Sukienka, na którą zwróciłam uwagę, wydaje mi się, że będzie podobała się Arlecie. No tu już chyba też troszeczkę za dużo tych zdobień dla Arlety. Ale zobacz, że zdobienia są tylko u góry. Mamy tutaj, wiesz, dla balansu tak. Dosyć spokojną, gładką spódnicę z nie za dużą objętością, więc fajnie jest ta suknia z... Oj, zdecydowanie, tak, tak. Ale myślę, że tutaj jednak ten brokacik jeszcze pod spodem wygrywa, wiesz, wszystko... Jesteście z Arletą z jednej rodziny. Tak, no widać to. Tutaj chyba troszkę za ciemne kolory też do jej karnacji. I myślę, że taki rękawek niestety nie pasowałby do niej. Nie. Zwróciłam też uwagę na sukienkę, która mnie się osobiście bardzo podoba, ale nie jestem przekonana, czy to jest faktycznie to, czego Arleta oczekuje. No cóż, no to... Trudny wybór, ale chyba zostanę jednak tak? przy tym pierwszym wyborze, przy tej sukni z przepięknymi plecami. Marta zdecydowała się na taką suknię, która idealnie pasuje do opisu wymarzonej sukni Arlety, czyli poszła bezpieczną drogą. To jest twój wybór z dedykacją dla Arlety. Tak. Tak jest. Specjalnie dla niej. No dobra, to bierzemy i lecimy. Chodź. Wiesz, ja bym wybrała inną, ale myślę, że ta będzie dla niej bardziej odpowiednia. To znaczy, którą byś wybrała? Zobacz tą. Ale hola hola, zmienia zdanie. Co tu się dzieje? Jest przepiękna, ale ta ramionczka myślę, że... Czyli ty uważasz, że ta jest najładniejsza, ale ta będzie lepsza dla niej? Tak, tak. Ona szuka czegoś na szerokie ramionczka. Piękne plecy, piękna spódnica. A to jest coś zupełnie innego, bardziej chyba w moim stylu, więc nie chciałabym ją zmuszać, wiesz, do tego, co mi się podoba. No to jaka jest finalna decyzja? No nie wiem, spróbować. Waham się tak naprawdę między tym, co mnie się podoba, a czego ona wiem, że oczekuje. Nie wiem, którą suknię wybrać. Czy na pewno jej stąd wypuścimy w złej sukni? No, na pewno ja będę tyle wybierała, żeby ona była szczęśliwa. Możesz mieć z tyłu głowy takie poczucie bezpieczeństwa, tak? Okay. Zadbamy o nią. Okej. Chyba się zdecyduję. Chodź, Marta, zaszalejemy, jak coś trochę na mnie zrobisz. Że w ogóle ja cię popchnęłam do tego wyboru. Dobrze, tak jej przekażemy. A ja powiem, że to ty. No jestem ciekawa, jak Arleta zareaguje na taki wybór Marty. Na pewno będzie dla niej zaskakujący, niespodziewany. Ciekawa jestem, czy jej wybaczy, czy się pokłóci. Nie mam pojęcia, sama jestem ciekawa. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Dobra, Marta, no to jak jesteś na to gotowa, to co, wzywamy tak? Arletę. Tak, proszę. Arleta, chodź. No, proszę. Powiem tak, zupełnie inny styl niż mój, nie błyszczy się. No. No i tutaj się rozczarowałam, bo myślałam, że Marta naprawdę mnie znała przez te wszystkie lata i okazuje się, że wybrała dla mnie sukienkę w stylu boho. Jest dużo lżejsza, zdecydowanie jest o niebo lżejsza od tamtej. Jest inna.
ale nie do końca jestem pewna, czy jest w moim stylu. Nie jestem przekonana, czy jest gdzieś w kierunku wesela, jakie sobie wymarzyłam. Ta sukienka nie jest zupełnie dla mnie. I te cienkie ramionczka, czy one są dla mnie dobre? Mam dużą wątpliwość. Dzięki temu, że Marta ją dla ciebie wybrała, możesz przymierzyć inny, nie tylko styl, ale przede wszystkim też krój sukni. Tak. I dzięki temu, wiesz, mamy bardzo duże porównanie między tamtą pierwszą a tą i możemy ustalić, co ci bardziej w której leży, żeby ta kolejna propozycja, na przykład ta ode mnie, po prostu gdzieś tam może łączyła w sobie te dobre cechy pierwszej i drugiej. Czy mogę teraz ja coś powiedzieć? Ja osobiście widzę same plusy tej sukni, szczerze powiem. No to lecimy, opowiadaj. Naprawdę. No? Uważam, że dekolt jest przepiękny, właśnie taki wyważony między tą pierwszą suknią, a kompletnie zakrytym dekoltem, to uważam, że to jest taki świetny kompromis. Coś tam się jednak błyszczy, więc ona nie jest kompletnie matowa. Pięknie podkreśla talia, taki delikatny pasek widzę, więc uważam, że ona jest przepiękna. Ta sukienka mi się nie podoba, ta sukienka nie jest w moim stylu, na pewno będę szukała czegoś innego. Tamta suknia była bardziej wychodząca na pierwszy plan, ta jest spokojniejsza. Mam nawet wrażenie, że w tej sukni najpierw widzę ciebie i jest suknia, a tam było trochę bum, suknia, suknia, suknia. Potem biust, potem ty. Zgadzam się w 100%. Tutaj jest spójna całość i nie znikasz tej sukni, tylko właśnie błyszczysz. To jest ciekawy moment, bo Arleta nie jest zachwycona wyborem Marty, ale Marta przekonuje ją, że wygląda doskonale, pięknie, wspaniale i ogólnie lepiej być nie mogło. No więc robi się tu gorąco. Jak mogłaś mi to zrobić? Generalnie krzywdy ci nie zrobiłam, uważam, że wyglądasz pięknie. Na pewno zależało ci na podkreśleniu moich walorów, których ja nie dostrzegam albo dostrzegam w inny sposób, więc na pewno doceniam to. Nie jest to mój styl, ale ma rzeczy, ma elementy, które na pewno mi się podobają. Bardzo dobrze, 2+, tak? Czy my widzimy w ogóle tą samą sukienkę? Ja jestem zachwycona. A ona krytykuje. Przecież ona ci się podoba. Przecież ci się podoba, zapomniałaś, że bardzo ci się mi podoba? Się podoba. Nie, Marta, nie jest w moim stylu, nie. Mamy inny gust, zdecydowanie wolę bardziej błyszczeć. Nie za bardzo lubię krytykować, ponieważ nie chcę komuś innemu sprawić przykrości, ponieważ wiem, że Marta dokonywała tego wyboru w najlepszej wierze, dlatego nie chcę robić jej przykrości, ale zdecydowanie ta sukienka nie jest dla mnie. Nie jest to typ sukienki, który po prostu jest w moim guście. Jeżeli mówisz, że to nie jest to, nie, to z tego stylu rezygnujemy, idziemy bardziej w stronę glamour, ale będziemy szukać czegoś mniejszego niż ta pierwsza propozycja. Ale żebyś wiedziała, mi się na przykład podobasz w tej sukience. Dziękuję bardzo. Pamiętam. Mnie też. Cieszę się. Fajnie, żeście się nagadały, powybierały, a teraz dajcie coś ładnego. Dokładnie. No to dokładnie. Dobra, czas na mnie. Do boju. Za nami dwie skrajnie różne suknie i tak naprawdę zero decyzji. Więc mam takie wrażenie, że na mnie spoczywa ta odpowiedzialność znalezienia sukni idealnej, która tak naprawdę trochę połączy te dwa wcześniejsze modele, bo i w jednej, i w drugiej sukni były świetne elementy, z których nie możemy zrezygnować. Kombinowałam, zobaczmy, jaki będzie tego rezultat. Arleta, zapraszam! Ojej. No powiem, błyszczy się. Widzę wow. Zupełnie się nie spodziewałam takiej sukienki. Nie spodziewałam się kokardek. Bardzo fajnie podkreśla biust i kurczę, jaką ja mam talię. No powiem ci, Iza, fajny wybór. Czuję się w niej szczupło, czuję się w niej swobodnie, czuję się w niej dobrze i te kokardki na ramionach były naprawdę bardzo urocze. Od początku trochę rozmawialiśmy na temat tego twojego imienia, że ono jest takie zaczepne i tak szukałam takiej sukni, która będzie taka trochę zaczepna. No i ta taka jest, po pierwsze to jest nasza nowość, ale po drugie ten wzór, który jest w dole, jest po prostu tak ciekawy i tak inny. Nietypowy. Nietypowy, taki, to nie są kwiatuszki, to nie są łodyżki, to nie są gałązki, po prostu to jest fajny, nowoczesny wzór i pomyślałam, że to jest coś, co może zbalansować dosyć klasyczny krok.
krój. Wydaje mi się, że znalazłam coś, co po pierwsze doskonale podkreśla jej sylwetkę, a po drugie jest takie faktycznie nietuzinkowe, inne, ciekawe i przykuwające uwagę, tak jak jej imię. A dekolt specjalnie dla Ciebie niewielki, Marta. No nie. Marta, prawie golf. Pół golfik. Nie, wspaniały. Skutardek wspaniały. Można robić. Dekolt, wspaniały dekolt, wspaniale wyglądasz, naprawdę. Absolutnie nie wycofuję się z mojego wyboru. Mam cichą nadzieję, że to będzie Arlety wybór również, chociaż chyba nie ma szans. Natomiast ta suknia jest perfekcyjna. Będziesz musiała podjąć decyzję, niestety, wiesz. Trudna decyzja. No, wydaje mi się, że dwójkę odrzucasz i będziesz pewnie myślała między pierwszą a trzecią. Zdecydowanie, tak. To jest taki moment, kiedy zaproszę Cię na metamorfozę, ale zanim ta metamorfoza się zacznie, chciałabym jeszcze, żebyśmy porozmawiały trochę o kondycji Twojej skóry. Dla Pani młodych to jest bardzo ważne. Już czas. Nie zapominajmy. To co, idziemy? Pewnie. Chodź, zapraszam. Mimo wszystko cały czas się zastanawiam, czy postawić na praktykę, czy postawić na ładność. To jest na pewno bardzo trudna decyzja i muszę się nad nią mocno zastanowić. Arleta, to jest Pani doktor dermatolog. Cześć, witam serdecznie. Usiądź sobie tutaj. Zanim zaczniemy się malować, to porozmawiajmy o tym, co dla Panny młodej jest podstawą pięknego wyglądu, czyli po prostu dobra skóra, piękna cera i Pani doktor podpowie nam, jak to osiągnąć. Produkcję kolagenu w skórze osiągamy bardzo szybko, ponieważ już około 26 roku życia. Od tego momentu musimy starać się uzupełniać te niedobory, stosując właśnie bądź stymulację z zewnątrz, bądź posiłkując się kolagenem doustnym. Dlaczego ten kolagen jest tak ważny w naszej skórze? On odpowiedzialny jest za tą gęstość, jędrność i elastyczność, którą zapewnia w skórze. Jeżeli z czasem produkujemy go coraz mniej, to jednocześnie skóra traci po prostu tą swoją gęstość i elastyczność, a tym samym zaczynają pojawiać się pierwsze drobne zmarszczki na skórze. Chciałam na początku tylko Cię zapytać, co Tobie najbardziej przeszkadza, nad czym mogłybyśmy tutaj popracować? Zdecydowanie wydaje mi się, że nad zmarszczkami mimicznymi. Bardzo lubię się dużo uśmiechać. No i niestety efekt końcowy jest taki, że tutaj szczególnie pod oczami, jak i na czole, mam znaczną ilość zmarszczek i bardzo chętnie popracowałabym właśnie nad tym. Znaczną? No. Musimy popracować tutaj trochę u Ciebie nad strukturą skóry i faktycznie nad pierwszymi pojawiającymi się zmarszczkami. Plan mam taki. Musimy zabezpieczyć skórę trochę od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Musimy pamiętać o tym, że medycyna estetyczna jest medycyną przede wszystkim prewencyjną. Wbrew mitowi, który powszechnie jest uważany, że powinniśmy sięgać po te zabiegi po 40 roku życia. Tak naprawdę im wcześniej zaczniemy tego typu procedury wykonywać i im bardziej nałoży się to z wiekiem, kiedy właśnie ta produkcja kolagenu zaczyna nam zwalniać, tym te efekty będą lepsze. Jeżeli chodzi o stymulację skóry od wewnątrz, bardzo dobrym pomysłem jest stosowanie doustnie kolagenu. Bardzo istotną kwestią jest dobranie odpowiedniego produktu. Tych produktów na rynku jest bardzo dużo. I to, co wyróżnia te jakościowe produkty, to są przede wszystkim badania kliniczne, które jakby będą przekładały się na tę jakość działania preparatu. Można zastosować sobie kolagen, który jest w specjalnych saszetkach, jest przewidziany na 28 dni. Codziennie wypijamy sobie jedną saszetkę, możemy sobie ją rozpuszczać albo w wodzie, nawet w kawie czy w herbacie. Nie ma problemu. Pani doktor, a czy to wpływa na smak? Ma to jakiś zapach? Bo jednak mówi Pani, że to się dodaje do pokarmu, do napoju. Czy to zmieni smak danego dania na przykład? I tutaj właśnie w tym kolagenie świetne jest to, że smak i zapach jest zupełnie neutralny. Dobrze, to akurat jest ważne, zwłaszcza jeżeli, na przykład ja jestem bardzo wrażliwa na smaki i zapachy, więc jeżeli to faktycznie jest neutralne, to jest duża zaleta. Zdecydowanie. Sama stosuję, więc. Więc wiem, tak dokładnie. Pani doktor, czyli jeden na dzień wystarcza. Tak, zdecydowanie. Lepiej rano czy wieczorem to zażywać? Czy to nie ma znaczenia? Nie ma to znaczenia, można sobie jakiś po prostu rytuał ustawić. Przed jedzeniem, po jedzeniu nie ma żadnego znaczenia. Rozpuszczamy po prostu w napoju i przyjmujemy. Pierwsze efekty możemy zauważyć na podstawie właśnie tych badań klinicznych po około 4 tygodniach stosowania. Jeżeli chodzi o tą pielęgnację właśnie zewnętrzną, skupiłybyśmy się na zabiegach, które będą stymulowały nam fibroblasty do produkcji kolagenu. Czyli prościej
najprościej mówiąc, będziemy po prostu stymulować sobie tą skórę, poprawiać jej jakość i spłycać zmarszczki. Wszelkie zabiegi igłowe, od mezoterapii, mikronakłuwania, radiofrekwencji mikroigłowej, kończąc po zabiegach trochę bardziej inwazyjnych typu laser frakcyjny. Musimy oczywiście wziąć pod uwagę tutaj czas, który nam pozostał do momentu ślubu, bo to jakby wiąże się również z czasem rekonwalescencji i z jakby odpowiednim rozplanowaniem tych zabiegów. Ale mamy w sumie 4 miesiące, więc wydaje mi się, że to jest taki fajny okres. Tak, można dosyć intensywnie zadziałać. Jak najbardziej. To jest taki czas, który właśnie w zasadzie to pół roku, 4 miesiące to jest taki czas, można powiedzieć, idealny, bo wtedy możemy przepięknie rozplanować sobie tą pielęgnację i zrobić tak, żeby już w tym dniu ślubu skóra wyglądała przepięknie. Czyli mamy na tyle dużo czasu, żeby ten efekt końcowy był naprawdę widoczny. Zdecydowanie tak. No to super. To co? Od czego zaczynamy? Wy pewnie spotkacie się na te zabiegi w klinice. Tak, ja właśnie korzystając z okazji mam tutaj dla Ciebie, Arleta, mały upominek. Okay, dziękuję. I zaproszenie do mojej kliniki, więc widzimy się na miejscu. Pani doktor, na pewno. Fajnie masz! A to nie będzie bolało? Nie, spokojnie, mam takie metody znieczulenia, że na pewno damy radę. No bo jak słyszałam te igły, to już czułam. No dobrze, ale znieczulenie mnie przekonuje. Jesteś gotowa na metamorfozę? Oczywiście, już nie mogę się doczekać. No to sprawdzimy dzisiaj, jaki uzyskamy efekt z tą skórą, z tą cerą, którą mamy. A ciekawa jestem, jaka będzie różnica po tych 4 miesiącach. To już Ty będziesz widziała, wyślesz nam foty, tak? Zdecydowanie, podzielę się tą relacją. No to wspaniale, chodź ze mną, zapraszam na metamorfozę. Dziękujemy. Dziękuję. Świetnie jest móc zadbać o swoją cerę przy wsparciu profesjonalisty przed ślubem. Wiadomo, każda z panien młodych chce świetnie wyglądać w tym dniu. Jest to najważniejszy dzień jej życia i cieszę się, że dano mi taką możliwość. Czas na finał. Zobaczmy, jak wygląda Arleta i na którą suknię się zdecydowała. Arleto, zapraszam! O, wow! Ale bomba! Ale widać też po sposobie chodzenia, że jest... Czuję się dobrze, tak, tak, że jest power. No powiem tak, makijaż i fryzura dopełniły całości, zdecydowanie. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. No nie, ale jest przepięknie. Nie wiem, co powiedzieć, nie wierzę. Nie, naprawdę jest super. Wszystko idealnie do siebie pasuje. Nie mówiłam. Ty też idealnie pasujesz. No powiem Ci, że wyglądasz bombowo. Mam wrażenie, że to jest kobiecość 1000%. Tak. Jest po prostu tak pięknie, jest tak sexy, jest tak elegancko. To, co miało być podkreślone, jest, że no wow, Arleta, zwalasz z nóg. No, to prawda. Biżuteria właśnie i wszystko. Fryzura naprawdę tak idealnie tu komponuje się ze wszystkim. Jest pięknie. Jest pięknie, zapiera dech w piersiach, naprawdę. Aż nie wiem, co powiedzieć. Wspaniale. Naprawdę wygląda super. Tak sobie wyobrażałaś, że mniej więcej może Arleta wygląda? Nie, nie wyobrażałam sobie aż tak spektakularnego efektu. Naprawdę, to przerosło moje wyobrażenie. Świetnie. Marta, moje też. To znaczy, że dobrze nam poszło. Tak, udało się. Słuchaj, wyglądasz zjawiskowo i mam nadzieję, że też w tej stylizacji czujesz się na tyle komfortowo, że będziesz mogła tak szalenie bawić się w tej imprezie, o czym cały czas mówisz. Tak, to było ważne. No ja bardzo cieszę się z tego wyboru, bo suknia jest wyjątkowa i mam wrażenie, że po prostu trafiła na swoją idealną pannę młodą. Zdecydowanie tak. Suknia jest perfekcyjna, Iza. Trafiony wybór, naprawdę. Wygrałaś. Nie, tu nie chodzi o moje zwycięstwo, chodzi, żeby Arleta pięknie wyglądała. Ale przy okazji cieszę się, że to jest moja suknia. Wybaczysz mi to, tak, Marta? Tak. Tak. Myślę, że źle mi podpowiedziała.
Po to, żebym wygrała. Tak. Dziękuję Wam bardzo. Jestem zachwycona Twoim wyborem i mega, mega Ci gratuluję. I cieszę się, że wyszło tak pięknie. Również Iza, bardzo dziękuję. Wybór idealny. Nie spodziewałam się, że tak idealnie będzie po prostu wszystko do siebie pasowało i tak trafią. Mój wybór. Mój. Dziękuję. To kiedy ten ślub? Na szczęście nie trzeba Ci czarów, żeby mieć ślub jak ze snu. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz i kupisz na www.weddingdream.shop. Tu zrealizujesz każde ślubne marzenie. Nie możemy zagwarantować Ci szczęścia w małżeństwie, ale gwarantujemy, że na Wedding Dream Shop znajdziesz wszystko, żeby stylowo wkroczyć w nowy etap życia. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.